Właśnie przyszło mi jeszcze zamówienie z IKEA. Mianowicie wzięłam kilka opakowań woreczków strunowych, bo one nam bardzo ułatwiają życie i mamy tutaj różne pojemności, akurat tu 2,5 i 1,2. Drugie opakowanie takie samo. Aha, wygląda na to, że wzięłam po dwie sztuki po prostu. Tutaj mam 1 litr i 0,4 i to jest dokładnie to samo. Mega Wam polecam, są świetne do mrożenia, w ogóle przechowywania pokarmów. Natomiast nawet jak do szpitala się pakowałam, to też kosmetyki wrzucałam do tych woreczków, żeby się nic nie wylało. Tutaj możecie sobie fajnie wszystko pozamykać, więc naprawdę takie wielozadaniowe bym powiedziała. Dzisiaj taki mega deszczowy dzień, więc Dabusia w końcu siedzi w domku, a nie wychodzi rano i wraca wieczór. Dzisiaj z Wami nie witałam, mamy wtorek i właśnie czekam, aż się dzieciaki obudzą. Pójdziemy na spacerek. Ogólnie już outfit typowo jesienny, bo naprawdę jest chłodno. Mam na sobie taki krótki sweterek z Zary, pod spodem pod koszulek na szelkach, no bo tak jak mówię, właśnie jest krótki. No i paper bagi też z Zary. Witam Was w kolejnym dniu, mamy środę, ja właśnie będę się malować i ostatnio polecałam Wam ten CC krem i ja go miałam tylko w odcieniu 02 Natural, ale dokupiłam sobie też odcień 01 Light i teraz mieszam oba ze sobą, bo zazwyczaj dodawałam do tego jakiś podkład jaśniejszy, ale jakoś taką mam potrzebę, żeby nakładać teraz na twarz coś delikatniejszego. On się w ogóle bardzo fajnie trzyma. Ja już w ciąży, jak mówiłam Wam, używałam go. Nie pudrowałam, a mimo to cały dzień był na twarzy. Teraz przy dzieciakach jest różnie, no bo wiadomo, przytulamy się i tak dalej, no to z buzi gdzieś tam schodzi i robią się jakieś tam plamki. Ale z racji, że go nie przypudrowywuję, to mogę go sobie spokojnie przed wyjściem, nie wiem, wieczorem na spacer trochę dołożyć i ujednolicić ten koloryt, bo tylko w sumie przy weekendach robię taki całościowy makijaż, czyli ten CC krem wtedy pudruję, dokładam konturowanie i jakby jest ok, ale w tygodniu tego konturowania nie robię, nie pudruję twarzy, nakładam tylko właśnie ten produkt i do tego ogarniam brwi. Także teraz właśnie sobie mieszam te dwa kolorki. Ogólnie ten 01 jest dosyć jasny, znów 02 jest ciemny, zresztą może zrobię Wam swatche. Ja tutaj już na ręce miałam rozsmarowane te kolorki, ale starłam je, żeby właśnie pokazać Wam różnicę. I zobaczcie sami, jaka jest pomiędzy pierwszym a drugim kolorem. Myślę, że naprawdę spora. No powiem Wam, że mój wczorajszy spacer zakończył się tak, że babcia została z dzieciakami, a ja pojechałam do Lidla na szybkie zakupy spożywcze, bo cały czas się zanosiło i wydawało się, że będzie padać, więc nie chciałam ryzykować, ale dzisiaj już nie popuszczę i musimy iść, bo zwariujemy w tym domu, także teraz się bawimy. Później będzie jedzonko chyba gdzieś po 14, koło 14, zobaczymy, jak dzieciaki będą głodne, no i ruszamy. Załóż Michałkowi skarpetki, mówili. Dobrze, że Misia chociaż nie ściąga, już tak, wiecie, jesiennie, więc skarpety wjechały na pełnej.
Misia bawi się z Michałkiem. Aha, idziesz tutaj do mnie. Czekaj, bo tyle maskotek tutaj masz, że nie ma jak się ruszyć. O. No. Ja tu sobie właśnie zrobiłam kawkę. O, Michałkowi poleciał balonik, już ci podaję. I wypijemy ją razem z moim cudownym, doborowym towarzystwem. Powiem wam, że idealnie jest, bo delikatnie słońce świeci, ale tak niekoniecznie jakoś mocno i nie jest gorąco. No kocham taką pogodę. To prawda, godzina jest niefajna, bo 15, więc zaraz zacznie się ruch, a muszę iść do Lidla. Także tam pewnie będą korki, co prawda mi to nie przeszkadza, bo idę chodnikiem, wiadomo. Ale no jednak fajnie się spaceruje w takiej ciszy i spokoju, jak na przykład tutaj, więc na razie się tym napawam. Michałkowi się już nudziło, Misia jeszcze smacznie śpi. Więc tutaj mu odkryłam i sobie obserwuję, już tak w sumie od 40 minut, ale nasz spacerek dobiega końca, bo już chyba 2 godziny spacerujemy i powoli brak sił. I w ogóle patrzcie, jaki Michał jest długi, jak się mu tak wyprostuje nogi, to on się zaraz w gondoli nie zmieści, także będzie z niego naprawdę wysoki chłopczyk. My już po spacerku, jak widać, skarpetki po prostu na swoim miejscu. Adabusia tutaj szaleje ze swoim sznureczkiem. Za niedługo z tego sznureczka to nic nie zostanie. Układałam już sobie tutaj pampersy, tak to u nas wygląda i cały czas mamy to w ten sposób zorganizowane, ponieważ no najwygodniej pod przewijakiem mieć tutaj, wiecie, wszystko pod ręką, wyciągamy. Tutaj też mamy mokre chusteczki, zazwyczaj kupujemy te, mega wam je polecam, jak ich nie ma, to biorę te takie całe niebieskie, ale te są dużo, dużo lepsze. Sól fizjologiczna, tutaj takie najbardziej potrzebne rzeczy, też do czyszczenia dziąsełek, nakładki, patyczki, tutaj waciki do czyszczenia oczu i sól fizjologiczna, już tutaj akurat mam otwartą, bo wczoraj świeżą właśnie tutaj włożyłam. A w drugiej w zasadzie to mam no, różne rzeczy, od takich zawieszek jak jedziemy gdzieś, żeby mieli w fotelikach przypięte smoczki, do tutaj takich pojemników na smoczki też, tutaj takie gryzaki, jak byłam u pani logopedki, to właśnie poleciła mi je, ale one dopiero będą w późniejszym czasie, natomiast już są umyte, wysterylizowane i sobie czekają. Tutaj pielęgnacja, czyli zestaw do paznokci, szczotki do włosów, mega polecam te z Lulalove, fajnie mi się sprawdzają. Tutaj mamy aspirator, termometr, no i też jakieś leki, które stosujemy. Tutaj mam jakieś tam zapasy i dużo szmatek muślinowych, one są z H&M Home, mega wam polecam, bo są bardzo przyjemne i mam je właśnie w takich różnych odcieniach. I Michalinka mi się już zaczyna przemieszczać, więc trzeba mieć powoli oczy dookoła głowy. Witamy się w czwartek, dzisiaj bez skarpet, także Misiu zadowolony. Wczoraj jesień, a dzisiaj upał.
Ja wykorzystałam dzisiaj pogodę, bo mamy taki w sumie ostatni gorący dzień. Wrzuciłam pościele, prześcieradła, poduszki do prania, zarówno Michalince, jak i Michałkowi. I fajnie, bo przynajmniej się odświeży. Co prawda poduszki bardzo często piorę, bo co kilka dni wrzucam. No ale kodra czy prześcieradło, no to jednak ciut rzadziej, więc teraz fajnie sobie to schnie na balkonie i za niedługo w zasadzie będę już tutaj na nowo układać. My właśnie poszliśmy na spacerek, ale tak wieje. Dobrze, że dzieciaki cieplej ubrałam. Natomiast no, szkoda, że o sobie zapomniałam. Krótkie spodenki to nie był najlepszy wybór. Dobrze, że chociaż sweterek wzięłam. A dzieciaki zabudowałam, także cieszę się, bo przynajmniej mają tam cieplutko. Natomiast pewnie jakoś bardzo długo nie pospacerujemy, bo naprawdę jest przyjemnie. No, Michałek to jest po prostu ewenemencik. Gdzie te syry dajesz, kochanie? No i dzisiaj już piąteczek. Ja swój dzień rozpoczęłam od ciepłej wody z cytryną i wracam do swoich starych, dobrych nawyków. Mam nadzieję, że mi to zostanie na dłuższy czas. Ta szklanka ma 500 ml, tyle już wypiłam. I w międzyczasie jadłam śniadanie, a dopiero teraz kawka. Michalinka się tutaj już spindra. Wyczaiła, że obok jest Michałek i cały czas kuka do niego. Także to jest odpowiedni czas, aby obniżyć jutro łóżeczka, ponieważ nawet na tym warkoczu się już zaczyna tak podnosić na rączkach. Ja właśnie przyjechałam do apteki Rossmana i nie chce mi się wychodzić z auta, bo tak pada, mega nieprzyjemnie, no ale idę. Ja już będę wracać, kupiłam jeszcze jeden taki kosz, my mamy dwa na zabawki dla dzieciaków, jeden bepanten, bo się kończy. W domu wam pokażę, jakie super dresiki dla nich dorwałam w Pepco. A w Rossmanie wzięłam dwa takie zapachy z patyczkami, jeden do salonu do pracy, a drugi do nas w korytarzu. No i zapas oczywiście tych chusteczek, które wam pokazywałam, że używamy. Także jadę do domu. Tutaj wam pokażę w kuchni, bo tam dzieciaki śpią. Natomiast patrzcie, jakie super, bo takie same. Tylko po prostu jedne dla dziewczynki, drugie dla chłopaka. I ja uwielbiam kupować tak ubrania dla nich, żeby były właśnie z tej samej serii, ale dedykowane oczywiście jednemu i drugiemu osobno. Natomiast no ekstra to wygląda. I dla dziewczynki jest taki zajączek, a tutaj dla chłopczyka niedźwiadek. Piękne, nie mogłam się oprzeć i wzięłam troszkę większy rozmiar, ale będzie po prostu już na ten teraz okres jesienno-zimowy. No i tutaj, tak jak wam pokazywałam, wzięłam też taki kosz. My mamy jeden większy, drugi mniejszy. Teraz wzięłam jeszcze jeden właśnie mały, bo w tym trzymamy zabawki, ale też no, nie mam na to wszystko za dużo miejsca. I stwierdziłam, że wezmę mniejszy, bo coraz więcej tego przybywa, a nie ma gdzie tego trzymać. W sobotę kawusią. Dzisiaj ważny dzień, ponieważ obniżamy łóżeczka i trochę mi się śmiać chce. W sensie, że to tak przeżywam, a z drugiej strony, no oni już tacy mali nie będą i smutno. Choć dla mnie osobiście najlepszy czas zaczął się dopiero po czwartym miesiącu, ponieważ tu już, wiecie, jest taka interakcja, odwzajemniają nasze uśmiechy, wiecie, patrzą się na nas i się cieszą, chcą tego towarzystwa, no... To jest zupełnie coś innego. Na początku, to wiecie, spanie, płakanie, jedzenie i dopiero tak naprawdę właśnie po tym czwartym miesiącu no taki fajny etap się zaczął, ale nie mogę przeżyć tego obniżania łóżeczka, bo no to znaczy, że oni dorastają. Ktoś tu się obudził z drzemeczki i idziemy teraz się pobawić troszkę. Tutaj Pancia już po prostu nie ma czasu na leżenie, patrzenie w sufit, tutaj trzeba się bawić.
My co prawda rocznicę ślubu mamy w poniedziałek, ale stwierdziliśmy, że będziemy sobie na spokojnie obchodzić ją dzisiaj. I dostałam taki piękny bukiet kwiatów, jest po prostu przecudny i naprawdę spory. Ciężki moment, teraz się popłaczmy. Czujesz, że wspaniale. Ci dzieci dorosłają? No już mówię ci, że do pracy je wysyłam. Jeszcze z pół roku będziesz. Nie ma. Nie ma leżenia. Michałek. A, na ucho mu mówisz, no to dobra. Misia, a ty co? Rozpracowywujesz coś tutaj? Z wami w poniedziałek, ale dzisiaj już nie nagrywam vloga, tylko chciałam się pożegnać. Natomiast wczoraj wystawiłam sporo ubrań na Vinted i udało mi się naprawdę wiele z nich sprzedać. Ale jeżeli jesteście zainteresowani ciuszkami w rozmiarze, chyba najwięcej pojawiło się 56, no to zapraszam. Link macie w opisie, jeżeli coś tam nie wejdzie, bo wiem, że czasem tak było. To mój nick LusiaNS i staram się systematycznie tam coś wyrzucać, no bo jednak robię miejsce na nowe. Natomiast letnie wszystkie poskładałam, pochowałam i dopiero myślę, że na sezon będę wystawiać, bo teraz i tak tego nikt nie kupi, więc bez sensu. Także ja biorę się za pakowanie, wam dziękuję za oglądanie i widzimy się standardowo w kolejnych vlogach. Cześć!